Rybi osobiście to nie znam, ale Brudzę to znam. On był trochę niższy ode mnie. Włosy miał ryże. I twarz miał panie takie bibołowskie. Mhm. Ale był bardzo zgrabny. Taki, no, panie. O, tak panie przedwojenny. Kapitan, on miał stopień. Kapitana, bo majora to dopiero później. Panie to przedwojenny do wojska, panie na to. Panie to nie takie panie jak teraz, panie to wyglądają, panie to. Zresztą pani ten mundury te mają i to wszystko, to mi dzisiaj to panie to zresztą ja panu powiem. Bo panie byłem w tym, na Górze Świętej Anny, no i byłem, bo tam i pojechałem na uroczystość i byłem w mundurze i wszystko tak ten. No i tam zaczęli panie tyni i obcokrajowcy zaczęli mnie się przyglądać, to nie tak. A szedł zakonnik i mówi, co tak się gapicie? Mówi, co tak powinien oficer wyglądać? Mówi, co jest oficer przed wojny, a nie tak jak teraz. Dobrze, wróćmy jeszcze trochę do czasu wojny, czyli był pan w strukturach Armii Krajowej do samego końca i potem przemianowanie w Stowarzyszenie Wolność i Niezawisłość. Tak, później wie pan co, byli amnestii, ale ja z amnestii nie skorzystałem. Nie ujawniałem się, bo ja proszę pana uważałem, że ja jestem specjalny, nic takiego z tym. Więc i wyjechałem. Wie pan, ale wie pan, doszli mnie, no i proszę pana, zostałem aresztowany, dostałem panie. W którym roku? W 52. Czy w 50. Dostałem 5 lat i pozbawienie praw obywatelskich i honorowych na 10 lat. Ale zaraz, jak raz później, nie to w 52 chyba, że Stalin pogib. 53. I amnestia, tam, że ja tych 5 lat, tam 2 lata, bo amnestia pani zrobili. O, ale skorzystałem z tego, że byłem pozbawiony 10 lat. Także ja pani za PRL w ogóle nie głosował. Mhm. Natomiast potem, a później też nie głosowałem. Mhm. A gdzie wylądował pan w więzieniu? Siedziałem, no najpierw wie pan, to Łomża. Na UB siedziałem. Na Nowogrodzkiej, ale niedużo później, panie, bo to w tym czasie ludzie, panie, to tak, panie, aresztowania były ten, i nas przewieźli do Ostrołęki, a z Ostrołęki wywozili do Łomży na przesłuchania. I później z Ostrołęki, proszę pana, znów przewieźli mnie do Warszawy. Tuż po wyroku. W Warszawie byłem na OPC, obóz numer 3, dawniejsze getto żydowskie. Tam prefabrykaty robiliśmy. No i na Pałac Kultury, to wszystko myśmy tam robili. Tylko Sowieci przyjeżdżali samochodami i zabierali, wie pan, gotowe elementy. I proszę pana, i tam składali, tylko Sowieci, wie pan, pojedynczo po Warszawie, w ten czas nie jeździli, tylko te kolumno, rozumie pan. Później siedziałem w Białymstoku, no to nawet podczas internowania siedziałem tam też. I nie pamiętam, w którym to roku. Na wszystkie święta, tylko pamiętam, że zostałem zwolniony, wypuszczony. Także ja jakieś 2,5 roku chyba siedziałem. Mhm. Wszystkiego.
Czy pamięta pan ten czas, kiedy po raz pierwszy Sowieci pojawili się tutaj w tej części, tą pierwszą okupację sowiecką na tym terenie? A pamiętam. Jak zachowywali się ludzie właśnie? Proszę pana, ja panu powiem, widziałem rodzinę pan Wojsku Polskie, jak się cofało, bo proszę pana, ja panu powiem, ojciec mój w 39, jak wojna miała się rozpocząć, co? Bo tam ta schroda i to wie pan na samą granicę z kusami, więc nas przenieśli, bez ojca, przenieśli do Juchnowca za Białymstokiem, a tamtego nauczyciela, bo tam małżeństwo pracowało, to już tego nauczyciela wzięli do rezerwy i ojca, proszę pana, tam, ale tylko miała macocha, bo ojca mieli też wziąć do rezerwy, rozumie pan? I ten, no i myśmy tam kraj byli, wie pan, więc pierwsze to Niemcy przyszli do tego, bo tam do Juchnowca. Myśmy do Juchnowca dotarli z soboty na niedzielę. Nie pamiętam, którego tamtego września. Tylko i wojsko polskie miało, szło razem do tego Juchnowca z Białegostoku. I mieli się panie ładować na stacji Legickie, na wagonie. I przenocowali, proszę pana, to był sobotny na niedzielę, bo pamiętam, w niedzielę poszliśmy do kościoła, a tam szkoła to naprzeciw kościoła poszliśmy, a przed tym kościołem ustawili WKM, taki wielki karabin maszynowy na takich paniach, trzech paniach. No i proszę pana, leciał niebieski samolot i oni zaczęli strzelać, ale dowódca, pamiętam, był w kościele, w okularach był i wyszedł przed kościół, lunetkę przyłożył, mówi, przerwać ogień. Ten, tak jak on powiedział, to przerwali. Ten samolot poleciał. Oni wieczór się pani załadowali na pociąg i pojechali, bo już pani Sowieci. A Niemcy na drugi dzień pani przylecieli z samolotami i zbombardowali. To ten, ale tam, wie pan, oni bali się, wie pan, nisko i to stacje Legickie chcieli panie zbombardować, ale bomby przenosiły się tutaj, wie pan, na Juchnowiec. Także oni się bali, wie pan, ale już to, tam wojska nie było nic. No i proszę pana, oni ustąpili, no i przy następnym panie, nie wiem kiedy to było, którego tam ten, Sowieci przyszli. No to wiecie co, panowie, takiego pani brudactwa i szumrodu, to jeszcze pani jak Bóg, panie, nie, to oberwane to było, panie, to wszystko, panie. I mieli te płaszcze, szynele i te szynele, takie nitki, panie, bo to nie obrąbione. Tu u nich taka była polityka, pytali się babi, dajcie to obrudzimy, a nie ja. Jak cały świat zawojujemy, dopiero to pamiętam. Do tego panie wojsko nie miało, wie pan, ani wagonów, ani nic, tylko na kołnierzykach, choć tutaj, wie pan, mieli takie krokietki, kwadraciki, a jakie tam to było, to tam u nich starszy na to, młodszy starszy na to, nie wiem dokładnie jak to. No i proszę pana, nie widziałem u Sowietów ani kuchni. Nie, żeby coś tego.
I wreszcie nawet w noty książki, jak opisują, nawet nie pamiętam, jaka to książka była, jakieśmy siedzieli w więzieniu, to mieliśmy tam książkę. Czy to w okopach Stalingradu, czy coś, już nie pamiętam. To tam opisuje jeden, że do Niemców pani tam w okopie się palili i pani termosy żarciem porwali. Ale tam nie ma zmianki, żeby panie, że nieprzyjaciel im kuchnię panie rozbił, czy coś, panie, tam zmianki nie ma. No ja nie widziałem panie tego. Później, a jak oni w 1939 roku przyszli, to mieli takie kotwy duże, rozumiem pan? I ryby, to chyba to był biały almuz czy coś, bo to potężne takie takie by przez ten stół. I te ryby pani w takiej siatce, w tym kotle gotowali. I od czasu tak kołowrotkiem podnosili pani łopatą, panie, potem. Także te mięso opadło, te oście zostały. No i w dodatku pani nie widziała manaszek. Tylko siadali pani dookoła tego kotła i łyżki mieli drewniane. I tymi łyżkami pani, każdy pani jadł i zaraz odwraca się pani od ten pół metra czy metr pani i sram pani, kiedy pani dziadostwo było. Co nie miała. Zresztą ja panu powiem jedną historię. Do ostatniej chwili w Legnicy Sowieci stali i opowiadał kierowca, który pani zaraz przez płot prawie była pani polska jednostka, to opowiadał, że mówi, od nich to tak smród pani ciągnęło z tamu z tego. Tak samo i tutaj panie pani. No i teraz wam powiem jeszcze jedno panowie ciekawą rzecz. Widziałem jak panie Polacy się cofali w 1939 roku. Widziałem jak się Niemcy cofali w 1944 roku tam u nas. No i widziałem jak Sowieci w 1941. No to ludzie, panie, w kaleconach, panie. Zresztą to było sprzedane. Oni dostali, wiecie, co amunicję, panie, ślepaki. No to prawdopodobnie generał ich sprzedał, panie. Także coś okropnego, to tam nie ma o czym mówić, panowie, panie. Ale pan był w jakiej miejscowości w momencie, kiedy Sowieci się pojawili w 1939? No to w Jegrowcu. W Jegrowcu. W Jegrowcu. A jak się zachowywała ludność cywilna w tym czasie, nie wiem, miejscowi Żydzi na przykład i tak dalej? Żydzi, no to wie pan, co dla nich było tym. Zresztą ja panu powiem, mają pretensje o jedwabne. A przecież Żydzi, panie... No o to za chwilkę miałem zapytać, ale dobrze. A przecież Żydzi, panie, Polaków wywozili furmankami do Łomży. Na synkę, jak Sowieci przyszli. Proszę pana, taka jest prawda. Teraz mają panie pretensje, panie jedwabne, panie. A co Żydzi robili? Czyli tą pierwszą okupację sowiecką, tego pierwszego Sowieta, to pan przeżył w Juchnowcu, tak? Czy... Nie, z powrotem przyjechaliśmy do Skrodzi, w Skrodzie. Mhm. I właśnie panie... Wiedzieliśmy, proszę panów, że będą aresztowania, bo już to było z soboty na niedzielę. W sobotę już panie tych NKWD-ści przyjechali samochodami i mieli wywozić ludzi, bo tam bogaci ludzie w tej Skrodzie byli. Mieli wychodzić ten. Ja natomiast powiedziałem ojcu, że ja będę uciekał, że ja mówię, do Rosji nie pojadę. I miałem uciekać do Brich, bo tam mieliśmy kuzynę w tych Brichach. I proszę pana, jak raz panie to ten ojciec nie budzi. I ja panie
tą branką, panie, złapał pod parkę i w okno, bo okno było otwarte, a ojciec mnie zsył, złapał, mówi, suj. Co? Słychać był, wie pan, samoloty, suj. No i słychać było strzały, panie, bo tam od Skrody, wie pan, do granicy to było 7 kilometrów, rozumie pan, do strzały, panie, karabinów maszynowych, no i bomby. Bomby czy pociski, wie pan, do tego, nie mogłem tego. I ojciec mówi, stój. Ja mówię, ten, a ojciec wierzył, wie pan, to była już konspiracja. Mówi, słuchaj, ja mówię, to manewry, nie, to jest wojna. O. To było z soboty na niedzielę, proszę pana, gdzieś godzina, nie wiem, czwarta czy piąta, czwarta chyba. No i myśmy już tak do rana, gdzie pan doczekali, rano pan już ten, ale człowieku, czekaj, kurwa, kawałek pani. Karesona, tylko ludzie rani. Natomiast tutaj w tym na Tiźnie, koło Tiźni, tylko nie pamiętam ten, było lotnisko samolotu rosyjskie. Tu od razu Niemcy przylecieli, a Sowieci mi mówili, o tu manewry. A oni pani zbombardowali. Aha. Natomiast w Korzenicym było lotnisko. To proszę pana, były cisterny z paliwem, takie trzy potężne cisterny, tam jeden. To panie, te paliwo, podobnie tam cukier czy sól, panie, śpiedzi panie tam z tym. Zniszczyli im tak, tak, że później Niemcy przyszli, to te paliwo było tam za jajka, za masło, za gęsi, bo oddawali, bo w ten czas nafty nie było, to do tego paliwa tam jeszcze ludzie, jak ta maszynka jest, to wie pan, ten knot, to tam sól sypali, tak, bo tak to wybuchało. Tak.